O, tu jesteście. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Krzysiek i dzisiaj witam was w Daily Vlogu. Tak, dobrze słyszycie, w Daily Vlogu. W dzisiejszym... W ogóle co się stało, że dzisiaj jest Daily Vlog? W ogóle uznałem, że będę robił je co sobotę, regularnie. Ale nie oszukujmy się, ze mną to te regularnie może dziwnie przebiegać. Tak więc będę się je starał przynajmniej robić regularnie. Za chwilę, w ogóle dzisiaj jest taka okazja, w sumie nie ma okazji, ale jest tak... Przypadła dzisiaj okazja, możemy tak to nazwać, że dzisiaj jest Robert Burnejka w Turawie Park w Opolu, więc będziemy tam się za chwilę wybierać z kolegą, który ma też kanał na YouTubie, Patrodak, może kojarzycie, i on właściwie świetnie ogarnął dojazdy tam do tej Turawy, tak więc możecie mu tam napisać, że świetnie ogarnął te dojazdy do Turawy, jak chcecie być takimi super widzami. Znaczy i tak już jesteście, ale jak chcecie być jeszcze bardziej, to mu napiszcie, że świetnie ogarną dojazdy, jak wszystko się powiedzie. A już się boję, że jeszcze nie powiedzie, ale napiszcie mu. I jutro ma urodziny, więc możecie mu napisać też wszystkiego najlepszego. I to już będziecie takimi widzami. Wbijajcie na jego kanał, on ma tam ponad 1000 subskrypcji. Niedawno mu wybiło, się cieszył. No napiszcie mu, że jeszcze wszystkiego najlepszego. Napiszcie mu tak, wszystkiego najlepszego, PS, świetnie ogarnąłeś dojazdy. I niech się jego widzowie zastanawiają, o co chodzi. Dobra. Tak więc chyba to tyle z tego wstępu. Tak jak mówiłem, już są jakieś chyba problemy, bo na Facebooku go nie było od 8 godzin. Więc może być problem z tym, że po prostu zaspał, więc to się mogło zdarzyć. Ale jestem dobrej myśli i za jakieś 20 minut wychodzę z domu. Jeszcze myślę, że... Kurde, dawno nie trzymałem tej kamery, bo ostatni raz w wakacje. Piękne chwile. Widzimy się w kolejnych ujęciach. Powiem tak, z minuty na minutę zaczyna to coraz słabiej wyglądać, ale ja sobie poradzę. W sensie poradzę sobie z vlogiem, bo z tamtym sobie nie poradzę. To idziemy. Generalnie oprócz tego, że wieje strasznie, jest zimno, to jest ok. Boże, co za kupita. Zaparkowała praktycznie na środku chodnika Seicento. Bez żadnego przejazdu. Najlepsze było to, że 3 metry dalej był cały wolny plac parkingowy, a musiała zaparkować na środku chodnika. Czy pozdro. Jest czy go nie ma? Nie ma. No, słabo to wygląda. Już jest 10 po 11, 30 pojazd autobus. Zobaczymy. No i się okazało, że jedzie z mamą, więc muszę jechać sama, nigdy sam autobusem nie jechałem. Tak więc będzie zabawa. Chociaż w sumie nic skomplikowanego tam nie jest raczej. Powinienem dać radę. Stary, tak się nie robi. Pierwszy raz jechałem autobusem. Wiesz, Google Maps włączone, nie? Wiesz, ja tu widzę, mówię, żeby ci życzenia składali na kanale, a kanał chyba zaraz to odwołał, nie? Teraz nagrywasz? No. Siema, pozdro. To jest Patrodak. Techniczny. Tak, taki nie, nic nieznaczący youtuber. No. Idziemy na... Nie polecam tego artysty. No. Idziemy na event, będziemy tam my. Zapraszamy, jeszcze będą tam mniej znani ludzie, tacy jak Robert Burnejka. To w ogóle nieznany jakiś kulturysta, co to jest? Jeszcze taka, co się jak pizza nazywa. Tak. Margaret, no. Tak. No. Margerita, no. To... Jakieś nieporozumienie. We'll be right back.
teraz na koksa. Na koksa. Będzie tak za ile, czekaj? Z 15 minut. No, jak się uda, to... Czekaj, bo tu ma kamerę, ten mikrofon. Jak się uda, to zrobimy sobie z nim focie. A jak się nie uda, to będziemy gorzko płakać i zapadniemy się pod ziemię i zjem sobie jeszcze jedne lody. Także taka relacja. Tak, na szybko. No i koksu nam się spóźnia. No. O pół godziny. Pewnie się nie mieści bickami w drzwiach. Tak. I mamy opóźnienie. I czekamy teraz. Zdjęcie z Robertem mam zrobione, mogę umierać w spokoju. Tak jest. Tak masz. Lajkować. On też ma. Wiecie, ile my się poświęciliśmy, żeby zrobić zdjęcie z Robertem? Musieliśmy tam tyle stać, naprawdę. Chyba z 5 minut, nie? Z całe 5 minut. 5 minut. Z 5 minut. No. Ale to takie długie 5 minut było, że szkoda gadać. No, także na szczęście dla mnie nie musimy wracać komunikacją miejską i wracamy z moim tatą. Tak. Jestem, tak. I chwała mu za to. No, także właśnie wróciłem. Całkiem spoko było, Robert też całkiem spoko gościu. Fajnie było tak go zobaczyć na żywo i no. I mam z nim zdjęcie, możecie wpadać na fanpage'a, tam też jest to zdjęcie, przynajmniej powinno za chwilę być na fanpage'u Krzysztof Kołodziej. A tak normalnie jak piszecie, to jest chyba Krzysiek K1P, jak dobrze pamiętam. A i nie zapomnijcie też wpaść na mojego Snapchata Krzysiek Podłoga K1 i na Instagrama Krzysiek Podłoga K11, tam macie nowe zdjęcia z Robertem też, między innymi na Snapie macie relację jeszcze taką troszkę inną, z innego punktu widzenia też z dzisiaj, także zapraszam serdecznie. To by było na tyle w sumie w dzisiejszym vlogu, już wam tutaj nie będę przytrzymywał. Do kolejnych vlogów i na razie.